Dzień dobry, Paulina Rubczak. Jesteśmy w Strasburgu, w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Moim gościem jest eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, pan Kosma Złotowski. Panie pośle, nastąpiła zmiana na stanowisku premiera polskiego rządu. Jak to jest odbierane tutaj w Strasburgu? No tutaj w Strasburgu to niespecjalnie jest odbierane. No, po prostu zmiana, jaka jedna z wielu, są większe kłopoty. No, nie ma rządu w Niemczech wciąż, kilka miesięcy po wyborach. Także naprawdę to nie jest tematem pierwszorzędnym tutaj. Tutaj nie, a pewnie dla pana tak. Jak pan ocenia tę zmianę? Dlaczego ona nastąpiła właśnie teraz? No, ona nastąpiła w połowie kadencji, dlatego że teraz chcemy się skupić bardzo na gospodarce. Chociaż dotychczasowe wyniki gospodarcze są całkiem dobre. Chcemy jednak, żeby przez tę drugą kadencję, przez tę drugą część kadencji te wyniki były jeszcze lepsze. To też daje argumenty w polityce europejskiej, dlatego że z jednej strony mamy się już czym pochwalić, jeśli chodzi o wyniki gospodarcze, ale z drugiej strony to jest bardzo dobry argument we wszystkich innych rozmowach. A ta zmiana na stanowisku premiera polskiego rządu, to chodzi o zmianę wizerunku w polityce wewnętrznej, zewnętrznej bardziej, czy w obu? Nie, to chodzi o ustawienie akcentu. No, tak jak powiedziałem, o ustawienie akcentu właśnie na sprawy gospodarcze, mniej na wszystkie inne i stąd osoba pana premiera Morawieckiego. A nie boi się pan, że ten ruch przed wyborami samorządowymi, które zbliżają się, są najszybciej, jest trochę dziwny? Pani premier Beata Szydło była bardzo dobrze oceniana przez społeczeństwo. Pan premier Morawiecki jeszcze nie ma takiego zaufania społecznego. Nie martwi się pan o to? Jeśli się powiedzie ten plan, o którym mówiłem, no to z całą pewnością to zaufanie pan premier Morawiecki zdobędzie właśnie wynikami gospodarczymi, co również odbija się potem na życiu każdego obywatela. Mówimy o gospodarce, która jest niezwykle ważna, tak jak mówiliśmy, w funkcji premiera, bo pan premier nadal kieruje swoim resortem, on nie został zmieniony, ale to także jest pana konik, gospodarka. Tym się też pan między innymi zajmuje. Jakich by pan zmian oczekiwał? Jakich zmian oczekiwał pan w Polsce? No, zawsze oczekujemy tego samego, bo zawsze tego samego oczekuje się w gospodarce, mianowicie przyspieszenia i rozwoju. Tutaj w Unii Europejskiej ostatnimi czasy usiłuje się położyć kłody już nie tyle przed gospodarką polską, co gospodarką wschodnioeuropejską. Działania Macrona, prezydenta dzisiaj, ale przedtem ministra we francuskim rządzie, działania również pani kanclerz Merkel, ewidentnie idą w kierunku podziału Europy, podziału jednolitego rynku, stworzenia sztucznych barier firmom z Europy Wschodniej, nie tylko z Polski, z Europy Wschodniej w ogóle, szczególnie jeśli chodzi o działalność tych firm na wspólnym europejskim rynku. Mam tu na myśli głównie firmy transportowe i firmy usługowe, które świadczą usługi w Europie Zachodniej. No i my się oczywiście przed tym będziemy bronić. Pan się tym szczególnie interesuje. Kiedy będziemy znali jakieś rozwiązania właśnie legislacyjne? To będzie wiosna 2019 roku? Plan jest taki, że do końca 19 roku, do końca kadencji, czyli do czerwca 19 roku te rozporządzenia mają być gotowe, natomiast dzisiaj Komisja Europejska przedłożyła swoje projekty, tak zwany pakiet mobilności, no, który właśnie te bariery dla wschodnioeuropejskich firm transportowych zawiera. Zawiera także, no to już jest inny pakiet, zawiera także ograniczenia dla pracowników delegowanych, co oczywiście uderza w naszą gospodarkę. Co pan będzie w tej kwestii robił? No, staramy się tutaj stworzyć koalicję, dlatego że to nie tylko dotyczy Polski. Mało tylko, nie tylko dotyczy Europy Wschodniej, ale to dotyczy też takiego rynku dla centralnej Europy peryferyjnego, czyli Hiszpanii, Portugalii. Staramy się z nimi zawierać oczywiście sojusze w tych kwestiach. No ale to, co będzie najważniejsze, to się będzie rozgrywało na forum Komisji Europejskiej i, no nie tylko, i Rady Europejskiej, bo to do Rady Europejskiej należy kropka nad i.
No właśnie, jeśli chodzi o Komisję Europejską i ewentualne kary dla Polski związane z nieprzyjęciem uchodźców, pan by czekał na jakieś zmiany, na jakieś ruchy premiera Morawieckiego, chociaż ostatnie wyniki CBOS to aż 63% badanych nie zgadza się na przyjęcie uchodźców, czy mimo to pan... Pani redaktor, no to jest totalny absurd. Komisja Europejska chce Polskę zaskarżyć w sprawie planu, który absolutnie nie wypalił, a nie wypalił dlatego, że był idiotyczny od samego początku. Żaden z krajów nie wykonał tych postanowień. Żaden z krajów nie przyjął uchodźców w takiej liczbie, jaka by się należała z tego planu. Niektóre kraje powiedziały, no trochę tak, no trochę może przyjmiemy tak, żeby było symbolicznie, ale absolutnie nie wykonały tych swoich zobowiązań. A w stosunku do Polski? Rząd, a polski rząd jasno powiedział, to jest po pierwsze nierealne, po drugie my tego nie zrobimy w trosce o bezpieczeństwo naszych obywateli i po trzecie to jest absolutnie złe dla Europy. Przyjmowanie tych uchodźców w taki sposób, w jaki zrobiła to przede wszystkim kanclerz Merkel, nie licząc się absolutnie z, po pierwsze, ramami prawnymi, które w Unii Europejskiej obowiązują. Ona złamała przecież postanowienia dublińskie. Nie licząc się z opiniami sąsiadów, bo z nikim tego nie konsultowała, powiedziała, otwieramy drzwi dla Europy. No i nas chcą za to sądzić, pani redaktor. No to jest absurd. To było pytanie do pana posła. Przed nami negocjacje w sprawie wieloletniego budżetu. Czy te sprawy będą się ze sobą łączyć? To jest przyszły rok, to jest rok 2018. Tak, no one się już tak powoli rozpoczynają i oczywiście, że te sprawy będą się ze sobą łączyć, ale ja myślę, że tutaj, znaczy no przynajmniej głównym argumentem retorycznym będzie właśnie gospodarka. A oczywiście takie rzeczy jak przyjęcie albo nieprzyjęcie uchodźców to będzie argument, którego nie będzie się używało wprost, tylko ewentualnie gdzieś tam z tyłu, no bo przecież nie wypada. Jeżeli jesteśmy w temacie polityki zagranicznej, to mamy nowego premiera i także nowe rozdanie. To pana pewnie interesuje, biorąc pod uwagę, że pan się interesuje ścianą wschodnią, jeżeli chodzi o poprawę relacji polsko-ukraińskich. Co premier Morawiecki powinien w tej sprawie zrobić? A teraz mamy wizytę prezydenta Rzeczypospolitej na Ukrainie. Myślę, że ta wizyta oczywiście nie rozwiąże wszystkich problemów polsko-ukraińskich, bo one są dość skomplikowane, ale też Ukraińcom pokaże dość stanowcze stanowisko Polski w tych sprawach, które nas różnią. A musimy te różnice w jakiś sposób zaakceptować, bo ani Ukraińcy nas, ani tym bardziej my Ukraińców nie zmusimy do tego, żeby na swoją własną historię patrzyli inaczej. No ale pewne rzeczy musimy sobie jasno powiedzieć wprost. A dotąd tego w naszych stosunkach unikaliśmy. I to był błąd. A życzy pan sobie jakiegoś ruchu premiera Morawieckiego w tej sprawie? Ja nie mam jakiejś konkretnej recepty, żeby pan premier Morawiecki dzisiaj powiedział to albo tamto. Zobaczymy, jakie będą wyniki wizyty prezydenta Dudy. Powiedział pan na początku rozmowy, że być może Polska i zmiana premiera nie jest języczkiem uwagi w tym momencie w Strasburgu. To co jest dzisiaj w Strasburgu? Debata w sprawie uznania Jerozolimy za stolicę Izraela przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. To jest ten temat? Czy może Brexit? Nie, to jest taki temat dość poboczny. Oczywiście takich tematów tu w Parlamencie Europejskim jest sporo. Dzisiaj główną kwestią to są oczywiście negocjacje brexitowe, bo to dotyczy absolutnie wszystkich. To dotyczy przyszłego modelu stosunków między Unią a tym, co jest dookoła, bo dzisiaj mamy stosunki unijne z Norwegią, to jest względnie, albo ze Szwajcarią, to są względnie małe gospodarki, no i z bardzo dużą gospodarką brytyjską, bo to jest dzisiaj druga gospodarka w Unii Europejskiej, która odchodzi. I ułożenie tych stosunków to jest naprawdę coś bardzo ważnego dla pozostałych krajów Unii i dla samej Unii. Powiedział pan, to wszystkich interesuje. Interesuje to Polaków mieszkających na wyspach, a czy także emitujemy program w regionie kujawsko-pomorskim? Czy interesuje na przykład bydgoskie lotnisko, które ma połączenia z wyspami? Czy te połączenia będą jeszcze zasadne? Czy tak ludzie będą często podróżować? No, jeśli ci ludzie tam zostaną, a wszystko na to wskazuje, że zostaną, no to te połączenia oczywiście będą utrzymane i opłacalne, no bo tu przede wszystkim chodzi o to, żeby to się opłacało. Myśli pan, że w dalszej perspektywie za sytuację Brexitu, kto za to zapłaci?
A więc to jest dobre pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi, dlatego że zapłacić mogą z jednej strony Brytyjczycy, z drugiej Europejczycy, ale może się okazać, że to dla wszystkich stron będzie korzystne. Zobaczymy, jaki będzie model tego rozwoju. Tuż po referendum brytyjskim wielu polityków tego głównego nurtu europejskiego chciało upokorzyć wręcz Wielką Brytanię, a to po to, żeby pokazać wszystkim krajom Unii Europejskiej, no każdy może wystąpić, niech spróbuje. Ale to już znamy z czasów Związku Radzieckiego. Trochę podsumowując, bo pewnie wkrótce nam się szybko nie zdarzy taka rozmowa z panem w pana miejscu pracy, czyli w Parlamencie Europejskim. Co pana będzie najbardziej zajmować w przyszłym roku, w 2018 roku? No przyszły rok to przede wszystkim jest ten pakiet mobilności. I to są te główne rozwiązania co do czasu pracy kierowców, dostępu do zawodu. To jest mnóstwo takich formalnych rzeczy, które mogą utrudnić życie, a mogą też ułatwić. A jak ułatwiają, to nie tylko życie, ale też interesy. No to kończąc już rozmowę, dzisiaj zdradził mi pan, że Strasburg jest stolicą świąt Bożego Narodzenia. Faktycznie miłość tu spędza grudzień. No w każdym razie drogo się tu spędza grudzień, bo ceny są wtedy wszystkiego dużo wyższe. Ale ja tutaj spędzam tylko 4 dni w grudniu. Ale jest szansa, żeby przynajmniej złożyć życzenia świąteczne widzom TVP3 Bydgoszcz w tym momencie. Tak jest i chociaż już jesteśmy po Mikołajkach i po świętym Mikołaju, to na Boże Narodzenie wszystkiego dobrego Państwu życzę. Kłaniam się ze Strasburga. Dziękuję serdecznie. Gościem rozmowy dnia był eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, pan Kosma Złotowski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Kłaniam się Państwu.